Witam, z tej strony Roxyb. Oto pierwszy odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft. Sam nie wiem, jak to nazwać, ale może przejdźmy od razu do tworzenia świata. Create new world, tak? World name to Roxyb. Tak się pisze, tak. Tak się pisze Roxyb. Seed Roxyb? Może być? Create? Tak, może być. No to jedziemy z tym koksem. Nie chcę zimy od razu, śniegu. Mówię z góry. O, jak ładnie, nie ma zimy ani śniegu. Kwiatki są. Tak, tylko że jestem na jakiejś wyspie. Fajny spawn, tak, spawn point. Ale się świat tworzy. Może być mało klatek na sekundę. Przez to. Oj. Biały kwadrat, tak, na niebie. Ale laguje. Zbiorę z tego kwiatka. Będzie pierwszy przedmiot, jaki podniosę. Z racji tego, iż jest to pierwszy odcinek, jakby to powiedzieć, mogę być taki nieco trochę. Mogę mieć nieco tremę taką. Mogę się lagować, że tak powiem. Zetnę sobie drzewko. A nie będę tłumaczył, o co w tej grze chodzi, bo jak już to oglądacie, to zapewne wiecie, o co w tej grze mniej więcej chodzi. Jaki jest cel? No nie ma praktycznie celu. Cel to jest przetrwanie, tak? Co można robić, jak można robić, kiedy i tak dalej, i tak dalej. No więc będę się tu skupiał raczej na budowaniu, na. To nie będzie żaden poradnik. Może czasami jakiś odcinek puszczę, jak zrobić co i jak. I pierwsze odcinki będą krótkie, po 10 minutek, gdyż po prostu YouTube mi tam nie pozwala na wrzucanie dłuższych filmików niż 10 minut, tak? Dobrze mówię? Nie jestem pewien, bo jestem początkującym, tak. Jak i na YouTube. No, w Minecrafcie już trochę grałem, mam swojego save'a, więc. Nie będzie tak dużo takich fragmentów, że nie wiem co i jak zrobić. Chciałbym znaleźć sobie teraz jakieś miejsce pod domek. Tylko się zastanawiam, czy to mają być jakieś góry, czy po prostu taka równina. Każde miejsce ma swoje plusy, tak? Na przykład równina to można daleko, dobrze pociągnąć kolejkę. A, czy coś w tym stylu, a góry to na przykład potworki nie wejdą, nie? Ale raczej taki teren górzysty bym chciał. O, brzoza. Tak szczerze mówiąc, to nie podoba mi się troszkę ta brzoza taka. Ale to zależy od gustu. A zetnę sobie ją. Jak mi się nie podoba, to ją zetnę. Co się będę? Będę miał więcej drzewa. No, co tam? Z tej brzozy można praktycznie robić wszystko to samo, co z normalnego drewna. Normalnego, no. Po prostu z tego klasycznego drzewa, tak. No, służy tylko do dekoracji, można tak powiedzieć. Oprócz tych rzeczy, co możemy z nich robić, to co z tego normalnego drewna. Oj, trochę pokręciłem. Jakieś fajne miejsce bym teraz sobie znalazł. Nie chcę szukać daleko, gdyż nie mam czasu na takie zabawy. Znajdę i koniec. Co tam stoi? Ha, creeper. Co, kwiatkiem go nie zabija? No nie wiem, no. Zrobię sobie crafting box. Crafting table, tak? Ja na to będę mówił crafting box. Się tak przyzwyczaiłem jakoś. O, crafting table. Ej, co jest? Co jest? Sam mi w prawo idzie. Jakiś bug. Coś wcisnąłem, myślę, jakąś kombinację klawiszy, nie wiem. Tak sobie tu robię, a ten creeper może mi gdzieś tam od tyłu zajść, nie? Miecz, jak się robi miecz? Nie, to jest łopata. Tak się mi robiło, dobra. Może będę miał ten proch strzelniczy, który by się przydał do TNT. No, na razie mi się TNT za bardzo nie przyda, ale. O, jest, idzie. O, górek taki, kurde. Nie. No i pięknie.
Co to, 5 hitów? Z mieczem? Coś ich boli chyba, za przeproszeniem. Ale dobra. Psy. Nie wiedziałem, że ten drewniany miecz jest taki słaby. Kiedyś pamiętam, zabijałem Creepera. To było w wersji 1.2. Mieczem. O, brązowa owca. Wow, 3 aż. Ale hojna. Zabiłem właśnie Creepera drewnianym mieczem i na 3 hity było. Nie, może coś w tej nowej wersji dodali. Tam. Ale lipa. A to jest 1.4.0.1. Powiem tak, że wczoraj wyszła aktualizacja do tego. 1.4.0.1. Dzisiaj właśnie to mam. Więc to taka nowość dla mnie, brązowa owca. Wow. Będę oglądał to za miesiąc, to wiecie. Pewnie będę zdziwiony, że tak się cieszyłem. Wszystko mam? No patrz, no wybuch mi. Pewnie jeden hit, czyli jedno uderzenie i po nim byłoby, nie? Na jakim ja gram poziomie? Na hardzie, no proszę. To się mogę nie dziwić, że mnie zabił. No dobra, mam już drewienko. No więc może przejdźmy do budowania swojej bazy. Zastanawiam. O, wilczki. Wilczki też są nowe. Widzę drugi raz dopiero. Oho. Ej, lepiej go nie atakuję, bo pewnie będzie jeszcze gorszy od creepera. Szukanie. Nie lubię budować domków w takich gęstych lasach, ponieważ w ogóle go nie widać tak z daleka. Ała. To jest tak bardzo słabe. Jakbym miał gdzieś daleko odejść, to bym się zgubił, bym go nie znalazł. Ale tam widzę jakieś ciekawe tereny, więc przejdziemy się tam i ogarniemy trochę tą górę. O, ale tych brzus. O Jezus. Cała wyspa. Prawie. W moich odcinkach będę zbierał dużo wełny. Tam jest dużo owiec, ale nie będę ich tarapanie chodził. Oj, znowu brązowa. O, jak pięknie. Trzy. Nie, dwa. I tak dobrze. Brązową wełnę się robi z Coco Beans, tak? Ale Coco Beans można znaleźć tylko w dungeonach. Dungeon też ciężko znaleźć w grze, no więc lepiej szukać owiec. No tu widzę, jakiś ciekawy teren się tworzy. I chyba tu się pobudujemy, tak sobie myślę. Czemu nie? Oho. O, już słoneczko to zachodzi czy schodzi? Oj, ty zachodzi już. To tak prędko. No patrz. Jaki joke. A to co? Tak się może stworzyć? Pewnie jakiś Herobrine albo coś podobnego, nie? No, bo teraz. Oj, czarny ekran, co się stało? Witam was ponownie. Niestety miałem jakieś małe problemy z Minecraftem. Pojawił mi się czarny ekran i po prostu musiałem ponownie uruchomić aplikację i pojawiłem się w dziwnym miejscu troszkę, ale tu już poznaję tą górę, więc. O, szkielet musiał się spalić. I chyba wiem, co jest przyczyną. Nagrywam programem Fraps i gdy po prostu wielkość pliku jest większa niż 3 giga, po prostu mi się zacina, nie wiem. Czarny ekran mam. No i nie wiem, jak to zlikwidować. Czy będę musiał po prostu robić jakieś przerwy, zmniejszyć jakość tego filmu, czego bym nie chciał. Ale skończyliśmy na tym, że spodobała nam się ta góra. Ale las. Nieciekawie. A teraz jak tam wejść? O, to jest pytanie. A już się noc robi. No więc pasowałoby wybudować jakąś kryjówkę. O, pięknie. Mam kilof? Nie mam kilofa. Uhuhu. Szybko, szybko, kurde, bo mnie tu zjedzą zaraz potwory. Aha, kilof, tak. Pięknie.
Jak pewnie zauważyliście, nie nagrywam dźwięku z gry. Będę się starał to naprawić w przyszłym odcinku, żeby się nagrywał, bo tak trochę to jest dziwnie. Ja tu kopię, słyszę na przykład ze sobą jakiegoś potwora, a wy go nie widzicie i nie wiecie, o co chodzi, więc będę się starał to naprawić. Ale teraz muszę się skupić na budowie domku, czy tamtej nory mojej. Zaraz mi tu wejdą jakieś potworki, no więc zrobię sobie drzwi. Yeah. A będę miał chatę normalnie jak... Coś mi klatkuje. Nie wiem, kompa chyba mam wystarczająco dobrego. Pewnie zmniejszę sobie... opcję smooth lighting wyłączę. No tak, no i tu trochę ciemno jest. No ładnie, dobra. No to ja się będę teraz z wami żegnał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie i mówcie coś właśnie na temat, piszcie do mnie, czy jest sens tworzenia tego let's playa. Ponieważ jak już pewnie wiecie, jest tego masa na YouTube. No właśnie. No dobrze, no to pewnie nic tu nie widzicie w tej norze, ja też dużo nie widzę. W następnym odcinku będę się starał znaleźć jakiś węgiel. Bo pochodnia to podstawa, tak? Żeby to świeciło nam. Ja tutaj przeczekam noc i będę się bał, żeby tu mi się nie zrespiły jakieś potwory, nie? Nie wiem, czy to możliwe w takim małym tym pokoiku. Dobrze. No to ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.